Organizujesz imprezę, potrzebujesz nagłośnienia, świateł, laserów? Teraz możesz to wypożyczyć w Disco Service. Znajdziesz ich na Raszkowskiej 45. W ostatnim czasie osoba Janusza Stefańskiego budzi wiele kontrowersji w ostrowskim środowisku żużlowym. O byłym prezesie i dyrektorze klubu motorowego po raz kolejny zrobiło się głośno w piątek po specjalnej konferencji zorganizowanej przez działaczy klubu motorowego. To znaczy, ja wiem tylko takie urywki, także nie chciałbym w tej chwili tak ogólnie się odnosić, no bo tak naprawdę nie wiem do końca, o czym była mowa. Także jeżeli panowie możecie sprecyzować tematy, będę zobowiązany. Podczas piątkowej konferencji Tadeusz Grądzielewski poinformował dziennikarzy, że Janusz Stefański nadal nie rozliczył się z klubem motorowym i nie przekazał członkom zarządu wszystkich stosownych dokumentów. Co o całej sprawie sądzi sam zainteresowany? Znaczy, przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że ja na specjalnym takim spotkaniu z przedstawicielami zarządu oraz komisji rewizyjnej przekazałem protokolarnie to, co było rzeczywiście w moim posiadaniu, jeżeli chodzi o tak zwane zamknięcie, czyli krótko mówiąc kontrakty zawodników, bo te kontrakty są objęte zarówno ochroną danych osobowych, jak i również pewną tajemnicą, która wiązała Klub Motorowy Ostrów, i tego protokolarnie dokonałem, przekazałem te kontrakty zarówno panu Grądzielewskiemu w obecności pana Aleksandra Szpitalniaka, a także pana Stanisława Kupczyka, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Pozostałe wszystkie dokumenty, które znajdowały się w klubie, a których przecież przez 5 lat pracy nagromadziło się bardzo, bardzo dużo, były cały czas w normalnym obiegu klubowym i cały czas były dostępne zarówno członkom zarządu, jak i pracownikom biura klubu, jak i księgowości. Krótko mówiąc, nie stanowiły żadnej tajemnicy. Wystarczyło po prostu chcieć się z nimi zapoznawać na bieżąco. Inna sprawa, czy po prostu była taka wola, czy też takiej woli ze strony poszczególnych ludzi nie było. Po drugie, co jeszcze warto podkreślić, podczas tego spotkania kilkakrotnie podkreśliłem, że jeżeli będą wynikały jakieś problemy, czy też będą sytuacje, w których będzie coś trudno zrozumiałe, niewyjaśnione i tak dalej, zdawałem sobie bowiem sprawę, że pracowałem w klubie przez długi okres czasu, to służę swoją osobą w celu różnych wyjaśnień. Przez cały ten czas jednak nikt się do mnie z taką prośbą nie zwracał. Poza tym, że teraz, dzisiaj, dokładnie dzisiaj otrzymałem listowną prośbę o to, żebym się stawił 17 sierpnia w klubie i ewentualnie różne sprawy wyjaśnił, co też niniejszym uczynię, bo tak też zapowiadałem. Kiedy Janusz Stefański rezygnował z pracy w klubie motorowym, jako główny powód swojej decyzji podawał fakt, że został samotniony w walce o ostrowski żużel. Czy była to faktycznie jedyna przyczyna jego wyboru? Znaczy tak, to był ten, który przesądził tak naprawdę o tej decyzji, bo prawda jest taka, że ja naprawdę w pewnym momencie, szczególnie w ostatnich miesiącach, czułem się osamotniony. Wiele spraw musiałem załatwiać sam w pojedynkę. Nie było tutaj wsparcia chociażby ze strony pana Tadeusza Grądzielewskiego. I to był naprawdę ważny argument, bo nikt nie jest w stanie w pojedynkę udźwignąć ciężaru ostrowskiego żużla. Ale też nie ukrywam, że były inne przyczyny. Tych się przyczyn pewnie nazbierało dużo. Myślę też, że po 4,5 latach pracy w klubie motorowym zawsze jest, myślę, okazja do tego, żeby dać szansę wykazania się innym. Podczas konferencji prasowej Tadeusz Grądzielewski stwierdził, że powodem dymisji Janusza Stefańskiego były zaległości finansowe, jakie klub motorowy miał względem jego osoby. Miała to być kwota 3660 zł. To była kwestia formalna, dlatego że wiadomo, że także musiałem rozwiązać umowę pomiędzy moją firmą a klubem motorowym Ostrów. I rzeczywiście w tym przypadku, ponieważ nie chciałem tworzyć sytuacji przeciągającego się stanu wypowiedzenia umowy, no to skorzystałem z tego faktu, że rzeczywiście klub zalega mi pieniądze, zarówno z tytułu prowizji od pozyskanych sponsorów za kwiecień, maj, czerwiec i lipiec, jak i również ryczałtu, który otrzymywałem z klubu za miesiące czerwiec i lipiec. No i rzeczywiście tym się posłużyłem zgodnie z artykułem 491 paragraf 1 kodeksu cywilnego. Jeżeli firma zalega drugiej ze względu na podpisaną umowę, a nie zrealizuje tego zobowiązania na pisemne wezwanie, to wówczas ta druga firma ma prawo wypowiedzenia umowy i z tego zapisu ja skorzystałem. No i na tej podstawie rozwiązałem umowę, co zresztą członkowie zarządu klubu potwierdzili w stosownym piśmie, które przesłali na moje ręce pocztą. Janusz Stefański bardzo często wypowiadał się o nieodpowiednim podejściu niektórych zawodników ostrowskiego klubu do tematu ratowania żużla w naszym mieście. Nie da się ukryć, że niektórzy żużlowcy nie tolerowali nawet najmniejszych opóźnień w płatnościach. A czy Janusz Stefański otrzymywał wynagrodzenie za swoją pracę na bieżąco? Nie, nie miałem na bieżąco, bo chciałem zauważyć, że tak jak powiedziałem, zaległości sięgają kilku miesięcy.
To po pierwsze. Po drugie, chciałem tylko przypomnieć, że wielokrotnie przez cały okres, który można sprawdzić z księgowości, moje zaległości w klubie sięgały czasami nawet i pół roku. Ja wielokrotnie, jeżeli tylko taka była potrzeba, także pożyczałem klubowi pieniądze. No a trzecia sprawa, którą warto także poruszyć, jak panowie wiecie, moje zarobki były symboliczne w stosunku do zarobków chociażby zawodników. Ile naprawdę zarabiał Janusz Stefański w klubie motorowym? Już wielokrotnie o tym mówiłem, nie jest to żadna tajemnica, chociaż jest to żenujące, żeby się w kółko z tego tłumaczyć. 3000 zł ryczałtu plus VAT oczywiście, no bo jestem VAT-owcem, no i prowizje od pozyskanych sponsorów w wysokości 10% od kwoty netto, która wpłynęła na konto klubu. Czy Janusz Stefański pobierał również prowizje od pozyskanych sponsorów strategicznych? Od tych, których ja pozyskałem. Nie mówię teraz o tych... Dużo pozyskałem sponsorów. I myślę, że panowie, powiem tak, jeżeli mamy tutaj w tej chwili rozpatrywać moje zasługi, że tak powiem, dla klubu motorowego, to myślę, że są bardzo duże. I mam się akurat czym pochwalić, bo prawda jest taka, że to ja przyciągnąłem chociażby do klubu motorowego Ostrów Spółdzielnię Mleczarską Lazur, to ja przyciągnąłem chociażby grupę Żywiec, już nie mówiąc o wielu innych sponsorach, którzy po prostu w tym klubie funkcjonowali. I teraz no prosta sprawa. Rzeczywiście, czy w tym jest coś nadzwyczajnego i nienaturalnego i niespotykanego w żadnym innym miejscu w Polsce czy też na świecie, że tak naprawdę powodzenie, finansowe również, człowieka kierującego klubem nie powinno być uzależnione od powodzenia finansowego tego klubu? Powinno być. I chyba to jest naturalne. I tak właśnie było to skonstruowane w klubie motorowym. I co jest ważne podkreślenia, od początku do końca było cały czas tak samo. Nawet przez moment nie renegocjowałem tej umowy, nawet przez moment nie zmieniałem warunków tej umowy, nie było nawet jednej rozmowy na ten temat. Od 1 lutego 2005 roku do ostatniego dnia mojej pracy w klubie cały czas warunki były identyczne. Co więcej powiem, gdybym się nie wykazywał żadną inicjatywą i robił tylko i wyłącznie proste, zwyczajne turnieje, jak chociażby Łańcuch Herbowy czy turniej o Puchar Prezydenta Miasta, nie starał się o imprezy międzynarodowe, nie mówiąc już o koncercie Scorpions i tak dalej, to wówczas dostawałbym praktycznie te same pieniądze. Ja za koncert Scorpionsów nie dostałem nawet jednej złotówki więcej, poza tym, że oczywiście dostałem prowizję od pozyskanych sponsorów na ten koncert. Także powiem szczerze, że jeszcze raz powtórzę, naprawdę jest to dla mnie żenujące, że muszę się w kółko z tego tłumaczyć, z tego, że rzeczywiście coś chciałem zrobić i że coś robiłem i że były tego efekty i że ewentualnie przy tej okazji powodzenia klubu także ja ewentualnie zyskiwałem finansowo. Czy to jest naprawdę coś nadzwyczajnego? Chyba jest to naprawdę naturalne i logiczne i zrozumiałe. Czy Stefański pobierał również prowizję od pieniędzy, które każdego roku przekazywało na Ostrowski Klub Miasto? Nie, z tej puli nikt nie był prowizji, natomiast... No bo też były pieniądze zatwierdzone przez kogoś, tak? To się nie, to przecież. jedyne co, no to wiadomo, że były takie sytuacje, chociażby na koncerty, na różne inne imprezy, jeżeli ktoś rzeczywiście potrafił w gminach pozyskać pieniądze, no to były to dodatkowe pieniądze i to jest chyba też oczywiste. Poza tymi pieniędzmi, które normalnie urząd... Tak, jeżeli były to dodatkowe pieniądze pozyskiwane na konkretną imprezę, taką imprezę, która wcześniej nie była przewidywana w żadnym harmonogramie i umowie promocyjnej miasta, czy też ewentualnie innych gmin, no to tak. Ostrowscy działacze fatalną sytuację finansową klubu tłumaczyli przede wszystkim kryzysem, jaki zapanował w światowej gospodarce. Stawianie sprawy w ten sposób wydaje się jednak być uciekaniem od odpowiedzialności. Nie, to nie jest uciekanie od problemu, bo prawda jest taka, że nie tylko ja podpisywałem te kontrakty. Kontrakty w klubie przez ostatnie lata zawsze były uzgadniane w pewnym konkretnym gronie osób. Wśród tych najważniejszych sponsorów i także członków zarządu klubu. I jeżeli oczywiście muszę ponosić odpowiedzialność za te kontrakty, to ją oczywiście ponoszę, ale nie mogę ponosić jej jednoosobowo. Przypomnę tylko, że pod kontraktami widnieją podpisy zarówno moje, jak i pana Tadeusza Grądzielskiego, a także pana Przemysława Bieńka. Kontrakty były podpisywane tak naprawdę z częścią zawodników, którzy byli naszymi zawodnikami już nawet jesienią, wczesną jesienią ubiegłego roku, czyli nawet już we wrześniu, czy też na przełomie września i października, a z pozostałymi zawodnikami w grudniu, czy też zaraz na początku stycznia. Przypomnę tylko, że wtedy były uzgadniane one w innym zupełnie gronie, niż później przyszło je realizować. Ja nie chcę i nie zrobię tego, żeby dzisiaj zganiać odpowiedzialność na kogokolwiek innego, bo myślę, że nie będę się zniżał do poziomu tych, którzy robią to teraz w stosunku do mnie. Ale prawda jest taka, i to bym chciał podkreślić, że robiliśmy to wspólnie w większym gronie osób, które zawsze takie decyzje podejmowały także w latach poprzednich. I mówię, nie jest to zganianie odpowiedzialności na innych, ale chciałbym tylko podkreślić, że nie jest to tak, że Stefański sobie wymyślił te kontrakty i nie miał na to żadnego pokrycia. Czy to prawda, że długi Ostrowskiego Klubu sięgają jeszcze ubiegłego sezonu i stanowią blisko 2 miliony złotych?
To tutaj trzeba pewne dwie rzeczy rozróżnić. Ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo myślę, że o tych szczegółach najlepiej, jak powiedzą obecne władze klubu, żebym tutaj nie został posądzony o to, że jakieś tajemnice klubowe ujawniam, nie mając do tego w tej chwili żadnych uprawnień. Mogę tylko powiedzieć, że to jest temat trochę bardziej złożony, dlatego że jest to taki dług, ten oczywisty i ten taki drugi, który wynika z umów także z Interem. Ale o szczegółach to myślę, że powinien mówić po prostu przedstawiciel obecnych władz klubu. Wiele niejasności było również wokół tematu współpracy na linii Klub Motorowy Ostrów Miasto. Janusz Stefański po meczu ze Startem Gniezno twierdził, że prezydent Ożyński i jego najbliżsi współpracownicy zadeklarowali klubowi pomoc w wysokości 200 tysięcy złotych. Tymczasem prezydent w wywiadzie z naszą telewizją dał jasno do zrozumienia, że nikt z jego otoczenia takich ani podobnych deklaracji nie składał. No cóż, to widocznie każdy słyszał coś innego. Ja mogę tylko pokrótce przypomnieć przebieg rozmów z władzami miasta. Powiem tak, zaczęło się wszystko, czyli zresztą ja się spotykałem z prezydentem Tożyńskim praktycznie w pewnym okresie niemalże co miesiąc. Oczywiście może nie regularnie, ale można powiedzieć z taką częstotliwością. Było to zarówno pod koniec ubiegłego roku, jak i na początku tego roku. Pamiętam jak dzisiaj także naszą bardzo długą, prawie godzinną rozmowę telefoniczną, kiedy władze miasta postanowiły obniżyć kwotę, która była przekazana na Klub Motorowy Ostrów w stosunku do lat poprzednich. Co prawda była to kwota bodajże 10 czy 15 tysięcy złotych, ale nie ukrywam, że wtedy, kiedy no rzeczywiście już było wiadomo, że będzie nam bardzo ciężko, był to dla nas także cios w plecy. I ja dlatego bardzo, no może bardzo takiej emocjonalnej rozmowie przedstawiałem prezydentowi argumenty za tym, żeby jednak tej kwoty nie obniżać, że nawet te 10 czy 15 tysięcy będzie miało dla nas duże znaczenie. Prezydent wtedy niestety nie przyjął mojej argumentacji, musiałem się pogodzić z faktami, czyli po prostu z tą mniejszą o te 10 czy 15 tysięcy złotych kwotą. Później, kiedy no, sytuacja była już bardzo trudna, poprosiłem prezydenta podczas rozmowy bodajże w kwietniu o to, żeby miasto zechciało rozpatrzeć sytuację, w której wsparłoby Klub Motorowy Ostrów dodatkową kwotą 200 tysięcy złotych. Podczas tej rozmowy prezydent zasugerował, że nie będzie miał nic przeciwko temu, pod warunkiem jednak, że zwrócę się z tym oficjalnie do Rady Miejskiej, co też w imieniu klubu uczyniłem, ale to już, że tak powiem, te dokumenty podpisał pan prezes Zenon Michaś, no bo wtedy już po 13 maja prezesem klubu był właśnie pan prezes Zenon Michaś. Była obietnica, że Rada Miejska zajmie się tym tematem podczas posiedzenia czerwcowego. Niestety nie udało się, jak wiadomo. I tak naprawdę Rada Miejska nigdy się tym tematem podczas walnego posiedzenia nie zajęła. Natomiast no, myśmy tylko otrzymali informację, że taka korespondencja pomiędzy prezydentem a Radą Miejską na temat właśnie ewentualności przyznania środków dla Klubu Motorowego Ostrów jest wymieniana i taka informacja do Klubu Motorowego Ostrów dotarła. Ja tylko przypomnę, że między innymi wśród argumentów, które podawaliśmy jako przedstawiciele klubu, było to, że kwota, którą przekazuje miasto, czyli około 200 tysięcy złotych z tytułu promocji miasta, a także 60 tysięcy z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży, to jest kwota tak naprawdę, która w dużej części jest także wydawana na utrzymanie stadionu. Zwracałem uwagę panu prezydentowi, że jeżeli Klub Motorowy Ostrów nie przetrwa, czy też ewentualnie nie wytrzyma tej trudnej próby, to będzie miał problem jako przedstawiciel władz miasta z utrzymaniem chociażby obiektu, którego utrzymanie w klubie szacowane jest na około 100-150 tysięcy złotych rocznie. Czyli tak naprawdę duża część tej kwoty wydawana jest tak naprawdę na utrzymanie obiektu, które jeżeli klub nie będzie funkcjonował albo nie będzie funkcjonował dobrze, będzie musiało wydawać budżet miasta. No poza tym oczywiście już nie pomijając wszystkie kwestie promocyjne związane z promocją miasta, jego reklamą i tak dalej. Prezydent nie ma jednak mocy przeznaczania dodatkowych środków na sport w trakcie roku. Czy w takiej sytuacji można wierzyć, że rzeczywiście składał deklarację, o której mówi były dyrektor KM-u? Jest dlatego też, że chodziło o to, żeby to przeszło przez Radę Miejską. Rada Miejska zawsze w każdej chwili może, jeżeli oczywiście będzie miała taką wolę, zmienić budżet miasta. Poza tym no, wystarczy też spojrzeć, jeżeli oczywiście takie środki są rezerwy budżetowe. Wszystko zależy od tego, czy oczywiście takie pieniądze są w budżecie miasta i czy jest dobra wola do tego, żeby takie pieniądze w danej sytuacji przekazać. Były prezes KM-u sugeruje, że miasto powinno w bardziej znaczący sposób wspierać ostrowski Żużel. Za prezydentem Tożyńskim przemawiają jednak liczba, także nowoczesna trybuna na stadionie miejskim. Zastanawiać się natomiast można, w jaki sposób klub motorowy wspiera starosta powiatu ostrowskiego Włodzimierz Jędrzeja, który od lat uznawany jest za wielkiego przyjaciela sportu w naszym mieście.
Ja bym może najpierw jeszcze, zanim powiem o starostwie powiatowym, odniósł się do czegoś innego. Tak naprawdę do tego, że oczywiście jeżeli poda się kwotę 200 tysięcy z tytułu promocji oraz 60 tysięcy z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży poprzez sport, to dla ludzi niezorientowanych wydają się to kwoty duże. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że jednak w innych miastach te kwoty są przeznaczone dużo, dużo większe i to na przykład w Grudziądzu, na przykład w Gnieźnie, na przykład w Grudziądzu było to ponad 700 tysięcy złotych, w Gnieźnie ponad 300 tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko można weryfikować, można przeliczać na poszczególnego mieszkańca i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że jednak wszystkie te kluby startują w tej samej lidze i rywalizują na tych samych warunkach. Jeżeli mają większe wsparcie ze strony miasta, tym łatwiej jest im po prostu spełniać także wymogi finansowe. No przypomnę, że chociażby Poznań, które oczywiście no, trudno porównywać z Ostrowem, w momencie kiedy PSZ znalazł się pod ścianą, wsparł bodajże kwotą nawet miliona dodatkowych złotych. Także i takie sytuacje były. Zresztą takich sytuacji w polskim sporcie, a także w sporcie żużlowym było co niemiara w ostatnim czasie, bo w wielu miastach jednak władze miasta dochodziły do wniosku, że warto walczyć o te kluby, bo te kluby stanowią pewną wartość dla lokalnej społeczności. Tak było w przypadku niektórych klubów chociażby piłki nożnej, tak było w przypadku niektórych klubów koszykarskich i tak było w przypadku dużej części klubów żużlowych, że przypomnę chociażby Częstochowę, Gorzów. No można by było pewnie jakby się przyjrzeć dokładnie wszystkim tym rzeczom, które się dzieją, no to jest tych przykładów bardzo, bardzo dużo. I oczywiście, no każdy ma prawo wyboru, żyjemy w wolnym kraju, każdy podejmuje suwerenne decyzje, no ale kontekst jest właśnie taki, a nie inny. Jeżeli chodzi o wsparcie starostwa powiatowego, tutaj były oczywiście te środki dużo mniejsze, ale co roku starosta wspierał organizację łańcucha herbowego. Co roku także, jeżeli były duże imprezy prestiżowe, jak chociażby koncert Skorpionsów, czy także finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, pomagał także pozyskiwać sponsorów na te turnieje i wspierał także ich organizację. Były to oczywiście kwoty dużo mniejsze, jeżeli chodzi o wymierne kwoty finansowe. Janusz Stefański uważa, że miasto nie wsparło w tym roku organizacji łańcucha herbowego. Zupełnie inne zdanie na ten temat miał jednak prezydent Torzyński, który wyraźnie zaznaczył, że nie wydzielił kwoty na organizację tej imprezy właśnie na prośbę byłego dyrektora KM-u, który miał to prosić dramatycznie na początku roku. W tym roku takiej pozycji nie ma. I tutaj powiem szczerze, że uważam, że to jest duży błąd ze strony miasta, dlatego że przez ostatnie 3 lata... Jeżeli chodzi o Klub Motorowy Ostrów, klub włożył naprawdę bardzo duży wysiłek w to, żeby z tej imprezy zrobiła się impreza naprawdę renomowana, rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i także na świecie, która była naprawdę bardzo dobrą promocją Ostrowa Wielkopolskiego. Zaryzykuję twierdzenie, że była jednym z najbardziej rozpoznawalnych, czy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków Ostrowa Wielkopolskiego. I to, że miasto nie próbowało włączyć się w realną organizację, czy też w rozmach organizacyjny tej imprezy, uważam za duży błąd, bo miasto mogło przy tym bardzo dużo zyskać, zarówno w kwestiach promocyjnych, ale także na innych płaszczyznach, jak chociażby to, że jednak na taką imprezę przyjeżdża mnóstwo ludzi, którzy mogą w Ostrowie zostawić po prostu pieniądze, czy to w gastronomii, w hotelach, przyczyniać się do rozpoznawalności tego miasta. Krótko mówiąc, tu myślę, że jednak inicjatywa polegająca na tym, że prezydent włącza się aktywnie nie tylko poprzez przekazywanie środków, ale także współpracę przy organizacji, promowaniu tej inicjatywy byłaby bardzo wskazana, bo to naprawdę był znak i jest znak firmowy Ostrowa Wielkopolskiego i jeżeli Ostrów Wielkopolski nie będzie miał łańcucha, na pewno na tym dużo straci, jak także również straci wtedy, kiedy ten znak firmowy będzie znacznie osłabiony. To nieprawda. Zaprzeczam zdecydowanie. Nigdy nie było takiej rozmowy. Na pewno tłumaczył się pan warunkami atmosferycznymi, że te zawody z różnych powodów mogły nie dojść do skutku, jednak Klub Motorowy Ostrów znajdował się w trudnej sytuacji i potrzebował tych pieniędzy od zaraz. To nie miało nic wspólnego. Nie miało nic wspólnego z łańcuchem herbowym. Kwota została, to jeżeli już o tym rozmawiamy, to dokładnie było tak, że umowa na promocję miasta poprzez rozgrywki w drużynowych mistrzostwach pierwszej ligi została podpisana bodajże pod koniec stycznia i to była kwota przeznaczona na promocję miasta poprzez rozgrywki o drużynowe mistrzostwo pierwszej ligi i rzeczywiście klub poprosił o wcześniejsze wypłacenie tych pieniędzy i otrzymał takie wsparcie, natomiast w tej umowie nie ma nawet słowa o łańcuchu herbowym. Wielu kibiców twierdzi, że Janusz Stefański był z ostrowskim klubem tylko w czasach, kiedy ten prosperował znakomicie. Teraz były dyrektor i prezes KM-u ma opinię osoby, która ucieka z tonącego okrętu. Panie Jarku, chciałbym przypomnieć, że ja nie uciekłem z tonącego okrętu w październiku 2007 roku. Chciałbym przypomnieć, że wtedy przejmowałem klub, który był już wtedy zadłużony, który wtedy stał tak naprawdę na krawędzi tego, czy w ogóle wystartuje do rozgrywek.
Tak naprawdę groziło nam wykluczenie ze struktur Polskiego Związku Motorowego. Była afera, która była tak naprawdę rozczęsiana przez wszystkie możliwe media w Polsce. I tak naprawdę wtedy było trzeba mieć dużo i odwagi, i samozaparcia, żeby na czele tego klubu stanąć i się nie poddać. I trzeba było rzeczywiście wtedy dużo samozaparcia, żeby wtedy rzeczywiście na czele tego klubu stanąć, żeby później zorganizować takie imprezy, jakie się udało zorganizować, zorganizować taki skład, jaki się udało zorganizować, pozyskać prawie 7-milionowy budżet. Nie wspomnę już właśnie o tych imprezach Legendy Rocka, Legendy Żużla, czy też turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa, czy potem także Memoriale Rifasa Edgarijewa. No i potem prowadzić klub także w dalszym okresie, pomimo tego, że ja już tak naprawdę jesienią ubiegłego roku miałem zupełnie inne życiowe plany. I tylko i wyłącznie na prośbę sponsorów, tych sponsorów strategicznych, pozostawałem w klubie, bo oni chcieli tego i o to prosili. Natomiast no, myślę, że nikt nigdy nie powiedział, że Stefański musi być do końca życia dyrektorem, prezesem czy kimkolwiek w klubie motorowym Ostrów. Chyba każdy ma prawo do tego, żeby w pewnym momencie podejmować własne, suwerenne decyzje i pewien etap życiowy zakończyć. W październiku 2007 roku Janusz Stefański mógł jednak liczyć na wsparcie potężnych sponsorów. Teraz, kiedy takiego wsparcia nie ma, odchodzi z klubu motorowego. Myślę, że w każdej sytuacji teraz łatwo by było zrobić z tego zarzut. A prawda jest taka, że chciałem przypomnieć, że w tym roku ja już zorganizowałem chociażby turniej o Puchar Prezydenta, który zgromadził bardzo silną stawkę zawodników i na którego pokrycie znalazły się środki finansowe, nawet w okresie kryzysu finansowego. I to zrobiłem przy pomocy jednej czy dwóch osób, które te środki pozyskiwały. I myślę, że pokazałem, że także w dobie kryzysu można te środki pozyskiwać. Myślę, że ja wielokrotnie już udowadniałem, że akurat w tej mierze jesteśmy skuteczni i potrafimy to robić. I chyba nie ma po raz kolejny sensu udowadniać, nie wiem, w następnym roku, w kolejnym. Panowie, ile razy, co jeszcze muszę zrobić, żeby było wiadomo, że rzeczywiście pewne rzeczy się mogą udać w Ostrowie. Zrobiliśmy 3 fantastyczne turnieje Łańcuch Herbowy. Zrobiliśmy imprezę Legendy Rocka, Legendy Żużla. Zrobiliśmy galę sportu żużlowego. To z naszej inicjatywy i dzięki naszym staraniom był w Ostrowie finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Wszystkie te imprezy kończyły się zyskiem i to niemałym zyskiem w niektórych przypadkach. Zrobiliśmy w tym czasie także turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkie kończyły się zyskiem. Zrobiliśmy memoriały Rifasa Edgarijewa. Wspaniałe oprawy różnych zawodów. Czy ja naprawdę muszę bez końca coś udowadniać? Czy naprawdę nie można zrobić tak, że jeżeli ktoś chce pewien etap zakończyć, to po prostu ten etap zakończyć i dać szansę wykazania się innym, jeżeli oczywiście taką wolę mają? Ja zresztą wielokrotnie wspominałem o tym, że jestem w stanie także dzisiaj z boku wspomagać, jeżeli tylko będzie taka potrzeba czy chęć ze strony władz klubu. I nadal tą wolę deklaruję. Natomiast no, nie muszę zawsze być dyrektorem, nie muszę być zawsze prezesem. To chyba rzeczywiście no, byłoby to jakieś przywiązanie zupełnie bez sensu. Z tonu wypowiedzi Janusza Stefańskiego można wysnuć wnioski, że były działacz KM-u znacznie umniejsza rolę miasta w stosunku do roli starostwa powiatowego. Za prezydentem Torzyńskim w przeciwieństwie do starosty przemawiają jednak konkretne liczby. Panowie, ja powiem tylko tak, jak najdalej z polityką od sportu. Myślę, że to jest jeden z największych błędów, jaki mógł się przydarzyć. I wybaczcie panowie, ale myślę, że politykę zostawmy politykom, samorząd zostawmy samorządowcom. Rzeczywiście no, czasami na tej linii dochodzi do pewnych iskrzeń, ale im dalej te dwie sprawy będą od siebie, tym będzie po prostu lepiej. Sport ma być po prostu, klub ma być klubem dobrze funkcjonującym. Oczywiście czasami potrzebuje tego wsparcia i to naprawdę jest tak, że w innych miastach ta nić porozumienia pomiędzy samorządem a działaczami czy przedstawicielami różnych klubów była i nastąpiła w odpowiednim momencie. U nas tego zabrakło. Nie chcę zwalać winy na nikogo, po prostu mogę tylko stwierdzić fakt, że tego wsparcia po prostu w pewnym momencie jednak zabrakło. A prawda jest taka, że to jest naprawdę pewien szerszy problem, bo jeżeli klub motorowy Ostrów znalazł się na takim, a nie innym zakręcie, to czy naprawdę nie warto przyłożyć się do tego, żeby jednak przetrwał, żeby jednak żużel funkcjonował na dobrym poziomie? Bo przecież to jest nie tylko kwestia tego, że nie będzie ciekawej propozycji dla mieszkańców miasta spędzenia czasu, ale to jest także kwestia obiektu, jakim jest stadion miejski, w którym Rada Miejska postanowiła wydać niemałe przecież pieniądze na to, żeby rozpocząć jego modernizację, która notabene do tej pory nie została nawet chociażby w tym pierwszym etapie zakończona. I to jest kwestia pomysłu, dalszego pomysłu na funkcjonowanie tego obiektu. Bo co, jak się okaże, że żużla na tym obiekcie ewentualnie nie będzie, to jaki będzie pomysł na użytkowanie tego obiektu? Przecież chyba podstawową zasadą powinno być to, że władze miasta muszą
zadbać o to, żeby obiekt nie niszczał, żeby obiekt był prawidłowo wykorzystywany, a to oznacza, że na tym obiekcie muszą się dziać różne imprezy. Tak naprawdę nikt do tej pory, nawet obojętnie czy to była Rada Miejska, czy obecne władze miasta, nie przedstawił pomysłu na funkcjonowanie stadionu miejskiego. A tak naprawdę ten pomysł w momencie wydawania tych 7 milionów złotych powinien już być. My ten pomysł wielokrotnie pokazywaliśmy i nie tylko na papierze, nie tylko w słowach, ale również w czynach. Myśmy organizowali wielkie imprezy żużlowe, staraliśmy się robić nie tylko imprezy żużlowe, ale także inne, jak chociażby koncerty czy zawody strongmanów. Myślę, że tych inicjatyw mogłoby się pojawiać coraz więcej i tak naprawdę uważam, że w tym momencie powinna się pojawić sytuacja, w której jeżeli ktoś widzi, że druga strona wykazuje taką inicjatywę, to się ją wspiera, dlatego że może być to z korzyścią po prostu dla miasta. Teraz widzimy zupełnie odwrotną sytuację, w której miasto zostaje jakby tylko z tym obiektem, jeżeli Klub Motorowy Ostrów no jednak tego zakrętu nie przetrzyma. I co wtedy? Wtedy też będą musiały pójść z budżetu miasta pieniądze na utrzymanie tego stadionu, bo przecież nikt nie pozwoli sobie chyba na to, żeby ten obiekt zniszczał. Będzie trzeba założyć, nie wiem, zakład budżetowy, czy też powołać spółkę komunalną, która będzie chciała i musiała tym obiektem zarządzać, czy też przekazać ten obiekt jakiejś innej spółce komunalnej. To wszystko będzie rodziło także koszty. To nic się tutaj nie dzieje bez przyczyny i bez finansów. Także myślę, że chociażby nawet z tego punktu widzenia warto współdziałać, aniżeli się kłócić. Czy Janusz Stefański zwracał się do Włodzimierza Jędrzejaka z prośbą o wsparcie ostrowskiego żużla w trudnych chwilach? Znaczy ja jeszcze raz podkreślę, nie będę się mieszał do polityki, a prawda jest taka, że jeżeli chodzi o starostę, co wielokrotnie starosta też podkreślał, tam są znacznie inne możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie. O jakich innych możliwościach finansowania sportu przez starostwo mówi Janusz Stefański? Zdaniem Radosława Torzyńskiego w przypadku miasta i starostwa są one takie same. Nie wiem, nie chcę się w to wtrącać. Ja jeszcze raz podkreślę tylko, że jednak podstawowym organem, do którego no, można się zwrócić, są władze miasta i do nich się po prostu też zwracaliśmy. A raz jeszcze podkreślę, że klub dobrze działający to jest klub, który jest dobrem całego miasta, a także całego powiatu. Z wielu różnych aspektach, o których mówiłem przed momentem i dlatego warto tutaj współdziałać i warto się starać o to, żeby to dobrze wyglądało. Klub motorowy organizował również zawody Strongman. Czy ta impreza okazała się dochodowa? Tak, to była impreza dochodowa i powiem szczerze, że dziwię się niektórym informacjom, które się w ostatnim czasie też pojawiły. Przypomnę tylko, że impreza była organizowana tak naprawdę przez firmę Sport Promotion pana Grzegorza Wolnego z Rawicza. Umowa była podpisana pomiędzy właśnie tą firmą a Klubem Motorowym Ostrów, na mocy której Klub Motorowy Ostrów płacił tylko 15 tysięcy złotych panu Grzegorzowi Wolnemu. Na nim spoczywały wszystkie praktycznie obowiązki związane z realizacją tej imprezy, począwszy od wydrukowania plakatów, akcji promocyjnych, poprzez opłacenie zawodników, całej oprawy zawodów. A myśmy mieli tak naprawdę prawo nieograniczone do tego, żeby na tą imprezę pozyskiwać sponsorów, których pozyskaliśmy dokładnie na kwotę 36 tysięcy złotych i mieliśmy prawo do 50% zysków z biletów. W sumie więc dało nam to zysk około 20 paru tysięcy złotych czystego zysku, które wpłynęły do klubu z tytułu organizacji tej imprezy akurat na stadionie miejskim w Ostrowie. No i dziwię się jakimś tutaj zupełnie niesprawdzonym zarzutom, że akurat ta impreza była niedochodowa. Ja raz jeszcze przypomnę, tylko żeby spuentować jakby ten temat, jedyną imprezą, która za czasów mojej bytności w klubie nie przyniosła zysku, to był ubiegłoroczny łańcuch herbowy, jako tylko łańcuch herbowy, ze względu na to, że został przełożony, powtórzony w niekorzystnym terminie. No i rzeczywiście tutaj była strata. Wszystkie pozostałe imprezy zakończyły się sukcesem finansowym, mniejszym czy też większym, ale zawsze na plusie. Jeżeli się wypromowałem, to wypromowałem się dzięki pracy własnych rąk, własnej głowy i własnych pomysłów. Wszystkie te rzeczy, które robiłem w klubie, nie podkupowałem innym, sam je wymyślałem, sam starałem się przy pomocy pracowników realizować. I tyle, jeżeli z tego ma być zarzut, to chyba po prostu byłoby to niepoważne i śmieszne. Nie kupiłem sobie, że tak powiem, tej renomy, tylko ją po prostu wypracowałem. No i cieszę się, jeżeli taka rzeczywiście jest, bo przyznam szczerze, że rzeczywiście jest w Polsce i zapotrzebowanie na współpracę z nami, z naszą firmą jest coraz większe. W środę odbędzie się walne zebranie klubu motorowego. Czy zobaczymy na nim Janusza Stefańskiego? Muszę się zastanowić. Niemal na każdym kroku były prezes KMO wystrzegał się podpisywania wirtualnych kontraktów. Wiele mówi się jednak o zobowiązaniach, które sięgają jeszcze ubiegłego sezonu. Ja raz jeszcze powiem, jeżeli chodzi o zadłużenie z ubiegłego roku, nie chciałbym, żebym jako już nieobecny przedstawiciel władz klubu się na ten temat wypowiadał.
To jest temat trochę bardziej złożony niż tylko proste zadłużenie klubu, dlatego lepiej, żeby się na ten temat wypowiedzieli przedstawiciele klubu, którzy mają prawo do tego, żeby o tych rzeczach po prostu mówić. Ale pan o tym wtedy wiedział i pan wtedy, ja pana rozliczałem za to, co pan mówił, a nie za to, jakie tam są konkretnie kwoty. Też za kontrakty, które pan podpisał. Dokładnie. Tak, ale jeżeli chodzi o kontrakty ubiegłoroczne, ja powiem tylko może w ten sposób. Wszystkie kontrakty ubiegłoroczne zostały zrealizowane w 100%. Nie ma żadnego i nie było żadnego zadłużenia w stosunku do zawodników. Rzeczywiście z takich zobowiązań, za które mogę brać odpowiedzialność, zostały z ubiegłego roku tak naprawdę w stosunku do trzech podstawowych instytucji. To znaczy, ja nie chcę tutaj wymieniać, bo to też chyba nie ma sensu, ale to są. No to jest, są, że tak powiem, firmy poligraficzne czy też ochroniarskie przede wszystkim. Praktycznie większość zobowiązań została zrealizowana. Te trzy to są tak naprawdę największa składowa tego zadłużenia, które pozostało z 2008 roku. No i pozostaje kwestia, która, mówię, nie chcę poruszać. To jest kwestia, którą powinni wyjaśnić przedstawiciele władz, obecnych władz klubu. Ostatnio usłyszałem zarzut, że odchodząc z klubu zniszczyłem komórkę marketingową. Panowie, dziwna sytuacja, dlatego że, ja raz jeszcze podkreślę, przecież nikt nie przypisywał mnie do tego klubu na wieki. Mam prawo podejmować własne decyzje życiowe i myślę, że co do tego ma każdy człowiek. Rzeczywiście, pewnie w dużej mierze wiele rzeczy obracało się wokół mojej osoby, czy przechodziło przez moje ręce. Ale czy z tego czynić dzisiaj zarzut? Myślę, że byłoby to trochę też nie fair w stosunku do mnie. Ja starałem się wykonywać w trakcie, kiedy pracowałem, jak najlepiej potrafię, te wszystkie rzeczy, które były w mojej kompetencji. Wykazywałem się wielokrotnie inicjatywą, poza to, co wynikało z prostej umowy, którą zawarłem z klubem motorowym. No a dzisiaj mnie tam rzeczywiście nie ma, a dzisiaj te osoby, które są, myślę, że zamiast zwalać wszystko na Janusza Stefańskiego, powinny tak naprawdę no, chcieć się jak najlepiej wykazać na tym polu działalności, na którym ja przez poprzednie lata i miesiące się wykazywałem. Janusz Stefański wiele mówił również o trudnej sytuacji polskiego żużla i o tym, że zawodnicy w Polsce zarabiają zdecydowanie za dużo. Czy Stefański nie uważa jednak, że sam nakręcił finansowe szaleństwo w naszym kraju? Nie jest bowiem tajemnicą, że w ostatnich sezonach w Ostrowie zawodnicy zarabiali naprawdę wielkie pieniądze. Nie zarabiali najwięcej, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że wszystkie kluby, praktycznie wszystkie kluby Ekstraligi i ścisła czołówka pierwszej ligi i ścisła, w momencie, jeżeli mogę odpowiedzieć na pytanie, i ścisła czołówka pierwszej ligi, to wszystkie te kluby brały rzeczywiście udział w tym takim, takiej gonitwie za zawodnikami, tymi najlepszymi zawodnikami. To oczywiście był błąd. I to jest rzeczywiście błąd, który popełnili wszyscy w polskim żużlu. Jedni się do tego dzisiaj będą przyznawać, drudzy będą od tego uciekać. A prawda jest taka, że rzeczywiście tutaj ta koniunktura dla zawodników została bardzo dobrze rozdmuchana, niekoniecznie z korzyścią dla klubów.